Wolę już, żeby parlamentarzyści płakali nad konstytucją niż od gazu pieprzowego, przykniętego im prosto w oczy. Brawo! 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 Trzeba powiedzieć, że tu nie chodzi o poparcie tego czy innego polityka, bo w sprawie rolników, która to sprawa jest sprawą narodową, a nie sprawą postulatów w jakiejś tam partii, powinniśmy stanąć ramię w ramię. Został zagazowany. No tak jak mówię, my te praktyki znamy, ja te praktyki pamiętam. Tutaj widać tę brutalną rękę uśmiechniętej Polski Donalda Tuska, uśmiechniętej Polski Szymona Hołowni, który po przemówieniu Sławomira Mencena w Sejmie, no widać było, że mi mu zrzedła. I trzeba sobie powiedzieć jasno, ten uśmiechnięty europejski rząd jest rządem twardej pięści. Twardej pięści, którą tę pięść zaciska nie przeciwko wrogom Polski, tylko przeciwko polskiemu narodowi. Młodsi ode mnie jeszcze ludzie, którzy... Głosowali na Platformę Obywatelską, licząc, że ten straszny reżim Kaczyńskiego, kaczora dyktatora się skończy. Zrozumieją dzisiaj, że to nie jest tak, że my teraz weszliśmy do uśmiechniętej Europy. To jest tak, że rękami tych uśmiechniętych ludzi dożyna się polskie rolnictwo, dożyna się wszystko, co się da poprzez instytucje unijne.